Odcinek powstał dzięki wsparciu Funduszu Inwestycyjnego Zolkiewicz Partners. Dr Mateusz Machaj, Wolna Przedsiębiorczość, Instytut Ludwiga von Misesa, Wrocław 2016. Odcinek 19. Bezrobocie. Z tego odcinka dowiesz się, czym jest bezrobocie, jak mierzy się stopę bezrobocia, jakie są przyczyny bezrobocia, jak klasyfikuje się różne rodzaje bezrobocia. Stopa bezrobocia i wskaźnik zatrudnienia Gdy na rynku jest zbyt wiele danego dobra w stosunku do zapotrzebowania na nie, pojawia się nadwyżka. Szczególnym przypadkiem jest tutaj praca. Popyt na pracę to inaczej gotowość pracodawców do zatrudniania pracowników za określoną cenę, którą w tym wypadku jest płaca. Natomiast podaż pracy to gotowość sprzedawców pracy, czyli pracowników, do podejmowania zadań za określoną cenę, czyli płacę. Oczywiście na rynku pracy, analogicznie jak na rynkach innych dóbr, cena jest tylko jednym z charakteryzujących go czynników. Sytuacja na rynku pracy zależy nie tylko od poziomu płac, ale także od wielu rozmaitych uwarunkowań ekonomicznych i społecznych. Zjawisko bezrobocia najczęściej oznacza sytuację, w której występuje niedopasowanie na rynku pracy. Ludzie z chęcią zawieraliby między sobą transakcje, lecz istnieją przeszkody, które to uniemożliwiają. W polityce gospodarczej kontrowersje dotyczące problemu bezrobocia wynikają z rozbieżności przy wskazywaniu najistotniejszych z tych przeszkód. O zjawisku bezrobocia i stopie bezrobocia mówimy w kontekście siły roboczej. Gdy słyszymy o 20% ludzi bezrobotnych, to nie chodzi o 20% całości danego społeczeństwa, lecz o 20% osób, które są zdolne do pracy i chcą pracować. W każdym społeczeństwie jest spory odsetek ludzi, których nie traktujemy jako części siły roboczej. Są to przede wszystkim emeryci, którzy nie pracują, oraz ucząca się młodzież, która jeszcze nie pracuje. Jedni i drudzy, których w Polsce są miliony, nie są zaliczani do bezrobotnych. Pozostała grupa osób w wieku między okresem nauki i emeryturą jest klasyfikowana jako potencjalna siła robocza. Nie oznacza to jednak, że wszyscy z nich do niej należą, ponieważ część ludzi w tym wieku również może znaleźć się poza rynkiem pracy. Mowa tu przede wszystkim o rencistach i osobach, które na stałe albo na pewien czas rezygnują z możliwości poszukiwania pracy. np. rodzice wychowujący dzieci kosztem kariery zawodowej. Nie poszukują pracy i nie są gotowi do podjęcia pracy, jak głosi oficjalna definicja Głównego Urzędu Statystycznego. Do siły roboczej nie zalicza się też ludzi żyjących z działalności rolniczej, przedsiębiorców i osób żyjących z odsetek kapitałowych, pozwalających na dostatecznie wysoką stopę życia. Stopa bezrobocia dotyczy właśnie odsetka siły roboczej, który nie może znaleźć pracy. A zatem, stopa bezrobocia na poziomie 20% oznacza, że co piąta osoba, która jest w stanie i chce podjąć pracę, nie może jej znaleźć. Nie oznacza to, że co piąty członek społeczeństwa nie może znaleźć pracy. W pewnym sensie dla społeczeństwa ważniejsze od stopy bezrobocia jest wskaźnik zatrudnienia, czyli odsetek populacji w wieku od 15 do 64 lat, który pracuje zawodowo. Na przykład w społeczeństwie składającym się z samych emerytów bezrobocie będzie zerowe, ale nie będzie to oznaka zdrowej i silnej gospodarki, gdyż wskaźnik zatrudnienia także wyniesie wtedy zero. Przykładowo w Polsce wskaźnik zatrudnienia wynosi zaledwie około 66%. Jeden z najwyższych wskaźników, wynoszący aż około 86%, odnotowano w Islandii. Przyczyny i rodzaje bezrobocia. Bezrobocie jako zjawisko gospodarcze ma bardzo różne przyczyny. Jak wspomnieliśmy, kupujący pracę, pracodawcy, oraz sprzedający pracę, pracownicy, mogą mieć problemy z odnalezieniem się na rynku. Wszystko, co sprzyja tym problemom, to przyczyny bezrobocia. Najprostsza z nich dotyczy sytuacji, gdy jacyś pracownicy przenoszą się z jednego miejsca pracy do drugiego. Nie zawsze odbywa się to natychmiast, czyli np. Na kończą pracę w jednym miejscu w poniedziałek, a rozpoczynają w innym we wtorek. Przerwa w pracy może trwać dłużej, zwłaszcza jeśli wiąże się z nagłymi zmianami w życiu, np. przeprowadzką do innego miasta lub kraju. Z drugiej strony, w gospodarce rynkowej całkiem normalne jest to, że niektóre przedsięwzięcia okazują się nietrafione, gdyż nie pożądają ich konsumenci, że przedsiębiorcy źle oszacowali warunki rynkowe i nie są w stanie się utrzymać. W takiej sytuacji firmy są zamykane, a ludzie zwalniani i musi minąć trochę czasu, zanim znajdą nowe miejsca pracy. Ten rodzaj bezrobocia bywa nazywany frykcyjnym, od pojęcia frykcja, czyli znanego z fizyki tarcia. Przesuwanie przedmiotów po biurku nie odbywa się równie płynnie jak po lodzie, i analogicznie w procesie rynkowym przemieszczanie pracowników z jednej firmy do drugiej nie przebiega płynnie i bez żadnych problemów po drodze. Bezrobocie frykcyjne bywa utożsamiane z krótkim okresem, rzędu kilku miesięcy. W każdej gospodarce rynkowej takie bezrobocie występuje. Historycznie rzecz ujmując, w stabilnych gospodarkach wynosi mniej niż 5%. Drugi rodzaj bezrobocia, przeciwstawny bezrobociu frykcyjnemu, to bezrobocie strukturalne. Występuje ono przy dużych zmianach gospodarczych, np. transformacji ustrojowej. Często przywoływanym przykładem są ludzie pracujący w państwowych firmach w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, którzy w nowych realiach nie byli zainteresowani podjęciem pracy w innych zawodach lub nie byli w stanie jej podjąć. Bezrobocie strukturalne traktuje się jako długookresowe. Są też inne powody niedopasowania popytu i podaży na rynku pracy. Takim przykładem jest niechęć pracowników do pracowania za zbyt niskie ich zdaniem płace. Ten rodzaj bezrobocia występuje wszędzie. Do Polski z jednej strony napływają imigranci gotowi podjąć pracę na stanowiskach, na których ze względu na niskie płace część Polaków nie chce pracować. Z drugiej strony, po wejściu Polski do Unii Europejskiej wielu polskich pracowników wyemigrowało za pracą do Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych krajów, gdzie oferowano wyższe płace. W powyższych przykładach to pracownik decydował o rezygnacji z pracy, ale decyzja o rezygnacji z pracy z powodu zbyt niskich zarobków może być również przymusowa. Tak jest w przypadku płacy minimalnej, gdy pracownicy nie mogą zaproponować swojej pracy za niższą stawkę niż płaca minimalna, nawet jeśli by tego chcieli. Narzucony próg płacy minimalnej szczególnie dotyka osoby nisko wykwalifikowane na rynku pracy, dlatego w niektórych krajach stosuje się od niej wyjątki. Na przykład w Stanach Zjednoczonych niepełnosprawnych można zatrudniać poniżej płacy minimalnej, a do 2010 roku w Polsce można było zatrudniać więźniów za połowę stawki minimalnej. Po zakazującym tej praktyki wyroku Trybunału Konstytucyjnego w ciągu trzech lat zatrudnienie więźniów spadło dziesięciokrotnie. Część potencjalnych pracowników rezygnuje z zatrudnienia ze względu na koszt alternatywny pracy. Przykładowo na decyzję o pozostawaniu bezrobotnym wpływają pomoc socjalna i zasiłki dla bezrobotnych. Im korzyści wyższe i bardziej zbliżone do stawek płac na rynku, tym chętniej ludzie decydują się na niepodejmowanie pracy. Rezygnacja z pracy, jak każda inna decyzja, ma swoje koszty. Wysoki zasiłek oznacza, że skutki decyzji o niepracowaniu stają się tańsze, stąd może być on dodatkowym czynnikiem skłaniającym do wycofania się z rynku pracy. Nie jest to oczywiście jedyny czynnik, który decyduje o wysokości bezrobocia, a siła jego oddziaływania zależy od wielu innych okoliczności. W literaturze dotyczącej Polski wspomina się również o niskiej mobilności pracowników, niewielkiej chęci do przeprowadzenia się w inny region kraju z powodu słabo rozwiniętego rynku wynajmu mieszkań. Widzimy zatem, że część społeczeństwa reprezentująca podaż pracy ma swój udział w kształtowaniu stopy bezrobocia, zależnie od relacji między oferowanymi płacami a oczekiwaniami co do wynagrodzenia. Natomiast z otrzymywanymi wynagrodzeniami wiąże się zagadnienie płac brutto i netto. Płace brutto to płace przed opodatkowaniem, a płace netto to płace po opodatkowaniu, które pracownicy dostają na rękę. Im wyższe jest opodatkowanie wynagrodzenia, tym niższa jest otrzymywana płaca, a więc skłonność pracownika do podjęcia pracy. Im opodatkowanie jest mniejsze, tym otrzymywana płaca jest wyższa, wobec czego większa jest skłonność do podjęcia pracy. Drugą stronę rynku pracy stanowią oczywiście przedsiębiorcy, czyli posiadacze kapitału pieniężnego przeznaczanego na zatrudnianie pracowników. Ich decyzja także zależy od poziomu płac, choć nie tylko. Przedsiębiorca porównuje płace z produktywnością pracowników i całej firmy wytwarzającej wartość ekonomiczną. Dlatego przeciętnie niski poziom płac w danym kraju nie gwarantuje wysokiego zatrudnienia na rynku. Decyzja o tworzeniu miejsc pracy przez przedsiębiorców zależy od możliwości firmy, przykładowo od tego, jakich pracowników jest ona w stanie pozyskać, czy będą to pracownicy produktywni. Zależy również od tego, jak dobre systemy zarządcze i kontroli jakości firma może zorganizować, ponieważ najważniejsze dla niej jest wytworzenie wartości ekonomicznej, którą potem można sprzedać odbiorcy. Płace w Niemczech należą do jednych z najwyższych na świecie, a bezrobocie jest tam wyraźnie mniejsze niż w Hiszpanii, gdzie średnie płace są niższe. Produkcja wcale nie musi zawsze być zorganizowana pod kątem najniższych cen. Na przykład, w przemyśle stoczniowym w masowej i taniej produkcji dominują producenci chińscy. Jednak w produkcji bardziej specjalistycznej i lepszej jakościowo doskonale radzą sobie polskie prywatne stocznie, mimo że płacą więcej swoim pracownikom. Popyt na pracę zależy również od aparatu prawnego i biurokratycznego. Jeśli aparat urzędniczy utrudnia transfery kapitału i zakładanie firm lub nakłada duże obowiązki regulacyjne i podatkowe, to tym samym zmniejsza skłonność do inwestowania. Na tworzenie miejsc pracy istotny wpływ ma swoboda zawierania kontraktów i ochrona praw własności przy stabilnym systemie prawnym. Dotyczy to zarówno firm krajowych, jak i zagranicznych. Jest to jeden z głównych powodów, dla których do wielu biednych krajów nie napływa dużo kapitału, ani nie powstaje w nich wiele lokalnych firm. Na koniec opowiedzmy o bezrobociu cyklicznym, czyli związanym z wahaniami gospodarczymi i kryzysami makroekonomicznymi. Problemy z polityką gospodarczą państwa, w szczególności polityką pieniężną, prowadzą do kryzysów bankowych i gospodarczych. Gdy dochodzi do załamania się korzystnych stosunków handlowych między firmami, pojawia się bezrobocie cykliczne. Ekonomiści spierają się o to, który z czynników przyczyniających się do bezrobocia jest najistotniejszy. Prawda jest taka, że każdy z przypadków wysokiego bezrobocia jest inny. Trochę inne czynniki powodują bezrobocie w Polsce, inne w Stanach Zjednoczonych, jeszcze inne w Hiszpanii. Ekonomiści różnią się, jeśli chodzi o diagnozowanie przyczyn bezrobocia oraz rekomendacje dotyczące sposobu zwalczania tego zjawiska. Za każdą z takich rekomendacji kryje się chęć likwidacji którejś z konkretnych wymienionych tu przyczyn.